Kolejna sesja Rady Miejskiej nie była krótka. Radni wprowadzili do porządku obrad kilka nowych punktów, które ponownie dotyczyły kwestii zakupionych przez gminę terenów po byłej cukrowni oraz ostatnich wydarzeń związanych z promowanymi przez włodarza miasta pomysłami budowy nowej elektrowni pozyskującej energię ze spalania słomy. Z porządku obrad zdjęto ponadto punkt dotyczący kolejnych zmian w budżecie gminy Wieluń na ten rok, co bardzo nie spodobało się Pawłowi Okrasie. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń na 2017 rok. Swój wniosek uzasadniam tym, że w przedłożonym projekcie uchwały znajdują się zapisy, wobec których Rada wyraziła już swoje stanowisko. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, że akurat ten wniosek zgłosił pan radny Robert Duda o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego zmian w budżecie, ponieważ gdy pan, szanowny panie radny, był wnikliwie spojrzał na projekt zmian do budżetu gminy Wieluń na rok 2017, to pan by zobaczył, że jeżeli nie dokonamy przesunięcia pieniędzy w oświacie, w dziale, który panu powinien być szczególnie bliski, to 1 grudnia nauczyciele nie otrzymają pensji. I to chcę, żeby to w sposób jasny zabrzmiało, że takie będą konsekwencje. Także szanowni państwo, wasz przedstawiciel w Radzie Miejskiej z Korporacji Nauczycielskiej wnioskuje, żebyście państwo, w tym również pan Robert Duda, nie otrzymał pensji 1 grudnia 2017 roku, bo takie są konsekwencje, proszę państwa. To tutaj trzeba być odpowiedzialnym, prawda? I można robić, proszę państwa, różne, prawda, psztyki burmistrzowi i można stosować różne metody walki politycznej, sporu politycznego. To jest dopuszczalne, natomiast no nie możemy w spór pomiędzy radą a pomiędzy burmistrzem włączać Bogu ducha winnych pozostałych nauczycieli i mieszkańców. Tak, dziękuję bardzo. Stąd ja tylko apeluję o rozsądek do państwa radnych, prawda, żebyście wiedzieli, co czeka. Myślałem, że pan burmistrz zgłasza kolejny wniosek do zmiany porządku, ale rozumiem. A zatem w miejsce tego punktu do porządku obrad wprowadzono nowy dotyczący podsumowania wydatków magistratu na promocję i wydarzenia kulturalne w 2016 roku. To efekt kontroli przeprowadzonej w tym względzie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Okazało się, że w wielu przypadkach znacznie i rażąco przekroczono budżety finansowe wielu imprez. Przykładem niech będą choćby Dni Wielunia 2016. Z zaplanowanych na plenerową imprezę 200 tysięcy złotych zrobiło się ostatecznie ponad 350 tysięcy. To więcej o ponad 150 tysięcy złotych. Były też następne przykłady. Uroczystości 1 września. Plan 70 tysięcy, wykonanie 112 524 zł 47 groszy. Przekroczenie 42 524 zł 47 groszy. Sylwester. Plan 15 tysięcy, wykonanie 34 828 zł 22 groszy. Przekroczenie 19 828 zł 22 grosze. Płatne ogłoszenia. Plan 20 tysięcy, wykonanie 25 tysięcy 3 zł 17 groszy. Przekroczenie 5 tysięcy 3 zł 17 groszy. Gala dla przedsiębiorców w 2016 roku. Plan 40 tysięcy, wykonanie 52 637 zł 8 groszy. Przekroczenie 12 637 zł 8 groszy. Dożynki. Plan 30 tysięcy, wykonanie 47 408 zł. Przekroczenie 17 408 zł. Wyjaśnienia w sprawie składała kierownik biura burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk. Radosław Wojtuniak przedstawił też zalecenia pokontrolne komisji. Wnioski zespołu kontrolnego zostały przyjęte przez komisję rewizyjną. Pierwszy wniosek. Przestrzegać zakładanych planów wydatków na promocję i kulturę zgodnie z zapisami uchwały budżetowej gminy Wieluń. Wniosek drugi. Ograniczyć wydatki, starać się o środki zewnętrzne, w tym sponsoring. Wniosek trzeci. Ograniczyć wydatki na catering proporcjonalnie w stosunku do wysokości środków na całą imprezę.
W stosunku do pierwotnego planu założeń budżetowych na 2016 rok, jeśli chodzi o dział promocja, z 556 500 zł wydatkowaliśmy 895 430 zł, a więc ta różnica wynosi 338 930 zł. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, ta różnica wynosi 155 tysięcy, co daje prawie 500 000 zł przekroczeń, jeśli chodzi o te dwa działy. I to nas uderzyło i chcieliśmy, żebyście Państwo o tym wiedzieli. Paweł Okrasa tłumaczył radnym, że był to wyjątkowy rok. Znacznie więcej wydano między innymi na zabezpieczenie i ochronę imprez, ale na tym się nie skończyło. Wrócono też do przeszłości. Można kwestionować wydatki na promocję, prawda? Można je kwestionować. Tyle tylko, że w tej kwocie przekroczonych wydatków na promocję, na przykład 400 tysięcy w roku 2016 zostały środki wydane na promocję poprzez sport. Dlaczego większe? Ano dlatego, że drużyna piłkarzy ręcznych awansowała na szczebel pierwszej ligi, no i trzeba było zwiększyć im budżet na ten cel. I była zgoda wszystkich radnych, z tego co pamiętam. A w tej chwili mamy pretensje o to, że środki zostały wydane większe. No, to wtedy nikt z Państwa radnych nie kwestionował tego, żeby zwiększyć wydatki na promocję poprzez sport. Nie było takiego głosu żadnego na tej sali, jeżeli dobrze pamiętam. A chyba tak było. Dlatego w tej chwili mówienie o tym, że w roku 2016 zostały wydane większe środki zaplanowane, jest po prostu do czymś kompletnie bezzasadnym i racjonalnym moim zdaniem. Ale oczywiście możemy dalej to rozwijać. Następna rzecz, proszę Państwa. Otóż jakie zespoły wystąpiły w roku ubiegłym na Dniach Wielunia? Przypomnę, bo pewnie wielu z Państwa już o tym nie pamięta. Był to Ray Wilson, przypomnę, wokalista zespołu Genesis. Nie pamiętam, żeby w Wieluniu kiedykolwiek była gwiazda tego formatu, która miała występ. Przypomnę, był Zakopower, była Lux Torpeda, był Mrozu i był Kabaret Jurki. No wydaje mi się, że zestaw artystów, którzy wystąpili, jest bardzo dobry. To, co mamy powiedzieć mieszkańcom, że będziemy tylko wam serwować czwartoligowych artystów, którzy przyjadą na Dni Wielunia? No nie. Uważamy, że Wieluń jest na tyle miastem dumnym, że stać nas na to, abyśmy mieli dni porównywalne do Dni Działoszyna pod kątem doboru gwiazd i doboru artystów. Trzeba po prostu mieć porównanie, prawda, do czegoś. I wzięliśmy sobie rok 2008, proszę Państwa. W roku 2008 na przykład były zaplanowane w budżecie gminy obchody 725-lecia Wielunia. Kwota zaplanowana 150 tysięcy złotych. Wykonanie 495 870 zł. Przekroczenie o ponad 340 tysięcy złotych. 300% więcej niż było w planie. Przy budżecie, który wówczas był na poziomie 67 milionów złotych, a myśmy w roku ubiegłym mieli budżet 115 milionów złotych. Także budżet praktycznie większy o 90%. Dochody, znaczy wydatki na tak zwane działania promocyjno-kulturalne są na procencie niższym niż to było w roku 2008. W sumie przekroczenie wydatków na promocję i kulturę w roku 2008 to była kwota 476 tysięcy złotych. Widzę, panie burmistrzu, że zagiął pan parol na mojej osobie. To wyraźnie widać, słychać i czuć. Zresztą wiele osób mi o tym mówi. No trochę mi przykro, muszę panu powiedzieć, bo przed oczami mam jeszcze obraz sprzed 3 lat, kiedy klęcząc przede mną dziękował mi pan za wygranie wyborów. No cóż, przyjdzie mi za niecały rok powtórzyć sentymentalną podróż po różnych sobectwach i przeprosić ich mieszkańców za popełniony przeze mnie błąd w trakcie ostatniej kampanii wyborczej. Obecnie wydawane przez pana na moją osobę nieczystości w postaci bezpodstawnych oszczerstw i kłamstw, muszę pan powiedzieć, jeszcze bardziej mobilizują mnie do tego, do takich zdecydowanych działań idących w kierunku ukazania społeczeństwu wieluńskiemu pana prawdziwego oblicza, wyjątkowego hipokryty i cynika. Ale wracając do tematu. Też powtórzę za panem, panie burmistrzu, to nie polityczne rozgrywki, tylko to była rzetelna ocena pana osoby. Zamiast odnosić się do efektów mojej pracy jako burmistrza Wielunia,
Niech pan najpierw sięgnie pamięcią do wypowiadanych przez pana słów i deklaracji w całym okresie sprawowania przez pana funkcji radnego. Po pierwsze, proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby w pierwszym kwartale w roku 2018 odbyła się kontrola wydatków na promocję i na kulturę i na imprezy, które zostały wydane, koszty wydane w roku 2017. Po drugie, za rok 2017. Po drugie, to, że zwiększyliśmy na promocję poprzez sport w roku 2017, wydaliśmy na to, żeby na sport była wydana większa kwota, to w 16, to powinniśmy być dumni. Panie burmistrzu, osobie, która jest na takim stanowisku, nie przystoi chyba przywoływać wydatków z 2008 roku, kiedy na pewno burmistrz, który sprawował wtedy tę funkcję, z tych wydatków był rozliczony. Pan wtedy był radnym i myślę, że zwróciliście państwo na to uwagę. Miało to miejsce 9 lat temu. Wracanie do czegoś, co zrobili źle inni burmistrzowie, zostało rozliczone. I wnoszenie tego na obrady dzisiejszej sesji nic nie zmieni, a powoduje tylko zaostrzenie sytuacji. Ja akurat rozumiem pana burmistrza Majchera, że go to oburzyło, bo sądzę, że z tych pieniędzy 9 lat temu był rozliczony i to bardzo dokładnie. Chciałbym się odnieść, podzielić z Wysoką Radą o sytuacji, która miała na posiedzeniu 10 listopada na Komisji Rewizyjnej i wyrazić swoją opinię o zachowaniu burmistrza Wielunia. Jestem oburzony. Proszę o spokój. Jestem oburzony i zaniepokojony zachowaniem pana Pawła Okrasy. Atak słowny pana burmistrza wymknął się spod kontroli. Używając do mnie z agresją trzykrotnie słowa, co się nie podoba, kiedy wykonywałem swoje obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, były emocje na posiedzeniu, ale nie można używać, panie burmistrzu, agresji w stosunku do drugiego człowieka. Rozbieżność, jaka występuje tutaj pomiędzy planowanym a obecnym kosztem, to jest nie do przyjęcia. Tak dalej być nie może. Nikt się nie będzie spierał o któreś miejsce po przecinku, ale tutaj już jest za duża dysproporcja planowanych do rzeczywistych. Jeśli ktoś planuje, to musi mieć tą świadomość, że to zadanie polega na nim. Ta osoba jest odpowiedzialna za wykonanie zadania. No to ja sobie nie wyobrażam, przecież tak jakby gdzieś na produkcji, gdzieś inne rzeczy było zaplanowane, co innego wyszło i firma idzie z torbami. To tylko kilka fragmentów wypowiedzi radnych w sprawie wydatków na promocję. Będzie więcej. A w dalszej części obrad radni ponownie nawiązali do sprawy zakupu za 12 milionów terenów po byłej cukrowni i norweskiej inwestycji, czyli tak zwanego słomianego interesu, o którym głośno w mieście od jakiegoś czasu. Było zatem specjalne oświadczenie i oficjalne stanowisko Rady Miejskiej. Jednak więcej o tym już w drugiej odsłonie tematu tygodnia w programie pierwsza część relacji z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy.